Akademia Pomorska w Słupsku ma się czym pochwalić. Podczas posiedzenia powołanej w tym roku Rady Uczelni zaprezentowano wybrane pracownie powstałe w ramach projektu Słupski Ośrodek Akademicki – SOA. Uczestnicy spotkania zobaczyli m.in. wyposażenie i sprzęt z Pracowni Bezpieczeństwa Narodowego, fizyki, a także wyremontowaną i zmodernizowaną bibliotekę uczelnianą. Dzięki SOA budynek biblioteki został uratowany. W trakcie prac konieczne było wzmocnienie jego fundamentów. Pamiętam, kiedy w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego podpisywaliśmy swego czasu umowę na realizację tego projektu, to oczywiście przedstawiciele uczelni nie kryli obaw dotyczących realizacji tego projektu, który nie jest przecież łatwy, który powinien integrować środowisko akademickie ze środowiskiem gospodarczym. Ale jednak dzisiaj ta krótka prezentacja pana rektora dotycząca realizacji tego projektu świadczy o tym, że Państwu się udało zrealizować ten projekt. Słupski Ośrodek Akademicki to największy jak do tej pory projekt realizowany na Akademii Pomorskiej. Jego przygotowanie trwało kilka lat. Został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jego główny cel to dostosowanie oferty edukacyjnej Akademii Pomorskiej do wymogów praktycznego kształcenia na potrzeby gospodarki i subregionalnego rynku pracy. Ponad 20 milionów dofinansowanie, 16,5 miliona złotych. Myślę, że w tym obszarze jest to taki krok milowy w osiągnięciu celów priorytetowych naszej uczelni, jakim jest m.in. podniesienie poziomu kształcenia, podniesienie kompetencji naszej kadry. No właśnie, podnoszenie kompetencji kadry, profesorowie, doktorzy uczestniczyli w praktykach, no to taki trochę fenomen. Tak, jest to troszeczkę takie innowacyjne podejście. Bardzo nam zależało, aby tutaj stworzyć taką fuzję pomiędzy nauką, biznesem, a przedsiębiorcami, którzy mają wpływ na rozwój gospodarczy. I tutaj w ramach tego projektu jest to właśnie takie innowacyjne, ciekawe, że nasi pracownicy, nie studenci, a nasi pracownicy uczestniczyli właśnie w stażach i praktykach, gdzie mogli właśnie zweryfikować swoją wiedzę teoretyczną z praktyką, którą odbywa się w firmach. Jeszcze ostatnie pytanie, to nie koniec, bo to będzie cały czas trwało. To nie koniec, no, czas realizacji projektu to jest 7 lat, także tutaj jeszcze wiele rzeczy, które będą nas obejmowały w ramach realizacji tego projektu, ale oczywiście są i inne projekty, inne pomysły, również pracownie i laboratoria w ramach innych środków, które również Akademia Pomorska w ostatnim czasie pozyskała, myślę tu chociażby o środkach w ramach obligacji, czy też kolejnych dużych projektach, które realizujemy, jak gdyby już naukowych, też jeden z największych projektów naukowych w historii naszej uczelni jest to Herbarium Pomeranicum, czyli digitalizacja zbiorów zielnikowych z ośrodków akademickich, pomorskich ośrodków akademickich. Projekt zakłada ścisłą współpracę uczelni ze słupskim biznesem. W ten sposób kształcenie ma być dostosowane do rynku pracy. Ja myślę, że projekt SOA jest pewnym potwierdzeniem, że te kroki początkowe mocne zostały zrobione. My byliśmy partnerem, który pracował nad zmianą programów nauczania. To było 6 kierunków, to było 14 bodajże specjalizacji i w tym zakresie uczestniczyło 35 firm z regionu i z tych firm osoby, które zajmują się przygotowaniem produkcji, czy zarządzaniem, czy też zatrudnianiem pracowników, bo to były różne obszary, wypowiadały się na temat programów, które Akademia miała i projekt pozwolił na to, żeby w jakiejś tam perspektywie czasowej te sygnały przedsiębiorców zostały przedstawione. One zostały zawarte też jakby w efektach tego programu i przełożyły się na zmianę pewnych rzeczy. Myślę, że to jest jakby dobry początek. Na pewno w tej chwili są też czasy o tyle trudne, że widzimy, że na rynku są poszukiwane osoby, które mają te kwalifikacje techniczne, które są na tyle też uniwersalne, że mogą łatwo się przebranżowić. Czyli tutaj na przykład kłania się też kwestia szkolnictwa ustawicznego. I myślę też, że jakby potencjał, który Akademia buduje od paru lat,
jakby w ten potencjał też włożyliśmy swoje 3 grosze kiedyś, przekazując majątek Szkoły Hanzeatyckiej, którą żeśmy założyli 20 lat temu, ale no, decyzja była taka, że trzeba wspierać lokalny ośrodek akademicki i myślę, że to pokazało, że dla Akademii przejęcie majątku plus jakby realizacja projektu, pracownie pozwoliły złapać może drugi oddech, tak? Bo widzimy, że też demografia, która pokazuje, że tych studentów też nam ubywa z roku na rok. To jest problem całej Polski, ale myślę też, że uczelnie ze sobą rywalizują i jeżeli mamy na danej uczelni dobry potencjał i mamy też połączenie tych praktyków, którzy funkcjonują w gospodarce i teoretyków, jesteśmy w stanie przygotować studentów, którzy bardzo dobrze się odnajdą na tym rynku pracy i mogą tworzyć na pewno wartość dodaną, nowe projekty, nowe pomysły, nowe inwestycje. Także myślę, że to jest właściwy kierunek i w tym kierunku trzeba iść. Dzięki SOA na Akademii Pomorskiej powstało łącznie 19 nowoczesnych pracowni i laboratoriów. Mają one zapewnić wysoki poziom kształcenia.